Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, jednym z 6 ośrodków w Polsce, prowadzących pilotażowy program koordynowanej opieki nad pacjentami z neurofibromatozami oraz chorobami pokrewnymi. Program koordynowanej opieki medycznej jest skierowany do pacjentów z neurofibromatozami i pokrewnymi im rasopatiami, do pacjentów, którzy już mają rozpoznanie i do pacjentów, u których podejrzewamy takie schorzenie. Zapraszamy do niego pacjentów pediatrycznych, ale również tak zwanych młodych dorosłych, czyli pacjentów do 30 roku życia. Wystarczy, że pacjent ma skierowanie do poradni onkologiczno-hematologicznej od lekarza POZ, od pediatry opiekującego się dzieckiem, czy od innego lekarza specjalisty, do którego już pacjent chodzi. Jeżeli mamy takie skierowanie, pacjent jest przyjmowany do poradni onkologiczno-hematologicznej i termin tak zwanej wizyty pierwszorazowej to jest nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia się pacjenta. Pacjent się może do nas zgłaszać osobiście, drogą mailową lub zapisywać się na wizytę telefonicznie. Do tej pory mogliśmy tylko zaoferować zabiegowe leczenie. Nie było możliwości farmakologicznego leczenia tych nerwiaków włókniaków splotowatych. W tej chwili u pacjentów, u których z jakiegoś powodu nie można usunąć w ogóle, nie można podjąć operacji, bo położony jest w takim miejscu, gdzie usunięcie wiązałoby się z uszkodzeniem zdrowych tkanek, albo nie można usunąć w całości i pozostaje guz, który przekracza 3 cm w jednym wymiarze, to mamy możliwość włączenia do leczenia lekiem solumetinib w programie lekowym, który już lada moment będzie dostępny. Już w tej chwili oczekujemy na ogłoszenie przetargu przez NFZ. Neurofibromatozy to grupa zaburzeń genetycznych, które charakteryzują się przede wszystkim powstawaniem guzów w obrębie układu nerwowego. Zacznijmy od tego, czym są neurofibromatozy. No, trzeba wiedzieć, że są to choroby rzadkie, przenoszone przez geny, genetycznie, ale pamiętajmy też, że któregoś dnia musi się pojawić ten pierwszy członek rodziny, więc mniej więcej szacuje się, że połowa dzieci to są dzieci, które urodziły się z rodziców z tymi mutacjami, z tą chorobą, a połowa to takie dzieci, które rodzą się de novo. Mamy w tej grupie kilka różnych chorób, trzy najczęstsze, czyli neurofibromatoza typu pierwszego, neurofibromatoza typu drugiego i szwanomatoza. Ta najczęstsza, neurofibromatoza typu pierwszego, jeśli chodzi o objawy, które mogą zaniepokoić zarówno rodziców, jak i lekarza pierwszego kontaktu, to są przede wszystkim bardzo charakterystyczne plamy na ciele. Plamy, które my lekarze nazywamy plamami o charakterze kawy z mlekiem, café au lait. To są również nowotwory wywodzące się z układu nerwowego, właśnie tak jak pani doktor mówiła, nerwiakowłókniaki. One pojawiają się najczęściej w okolicy skóry, ale mogą być również zlokalizowane w innych miejscach głębiej i wtedy bez badań radiologicznych nie będziemy o nich wiedzieli. Bardzo charakterystyczne dla tej choroby i bardzo niebezpieczne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka są guzy już ośrodkowego układu nerwowego, guzy o charakterze glejaków, skrzyżowania nerwów wzrokowych i samych dróg wzrokowych. One z jednej strony stopniowo mogą powodować uszkodzenie wzroku, ale również poprzez ucisk struktur mózgu, które są w okolicy, takie jak na przykład podwzgórze, jak na przykład komora trzecia, mogą powodować deficyty neurologiczne, jak i w głowie, zaburzając przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Czyli jak Państwo widzicie, tutaj możliwość występowania różnego rodzaju problemów, chociażby z punktu widzenia neurochirurgii, jest dość duża. Idźmy dalej. Mamy u tych dzieci problemy, guzy pojawiające się w kanale kręgowym, guzy pojawiające się w jamie brzusznej, nieprawidłową budowę kości, zarówno kości czaszki, jak i też kości kończyn długich. To powoduje, że potrzebujemy cały zespół specjalistów. Mamy koordynowaną opiekę, mamy 24 specjalistów, którzy na ten moment
będą tę opiekę nad pacjentami realizować z różnych dziedzin. I ja tylko Państwu może jeszcze przytoczę, bo to specjaliści hematoonkologii dziecięcej, specjalista pediatrii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, chirurgii onkologicznej, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii, specjalista endokrynologii, chirurg, ortopeda właśnie, radiolog, otolaryngolog, kardiolog, genetyk kliniczny, tak, bo to też genetyka, psycholog, neurologopeda, czyli tych specjalistów jest cała gama i teraz w momencie, kiedy pierwszą rzeczą, którą pacjent musi pamiętać, to zgłosić się i zarejestrować do naszej rejestracji, do poradni hematologiczno-onkologicznej. Neurofibromatozy są złożonymi zaburzeniami genetycznymi, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia i indywidualnie dostosowanej opieki. Postępy w medycynie przynoszą nadzieję na lepsze metody leczenia i jakość życia dla dzieci dotkniętych tymi chorobami.